Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj parę słów na temat bardzo ciekawej możliwości zastosowania punktów, dwóch punktów na naszej głowie do tego, by wyciszyć zdenerwowanie, stres, a są to punkty dostępne, a więc dlaczego by nie użyć do tego kamertonów. Jak wiecie albo nie wiecie, ja od blisko 20 lat jestem związana z medycyną chińską, tradycyjną chińską medycyną, z wplecionymi w tę ideologię, w tę filozofię kamertonami, czyli terapią dźwiękiem. Bardzo wiele informacji możecie się dowiedzieć z mojej publikacji Medycyna Wibracyjna, ale na dzień dzisiejszy mam po tych ponad 10 latach po wydaniu książki, mam wiele bardzo świeżych jakby perspektyw związanych z oddziaływaniem kamertonami i dlatego się tym dzielę. Tak naprawdę najbardziej mi zawsze zależało, żeby człowiek miał swoją metodę na to, by być niezależnym w prostych sytuacjach. Oczywiście ja nie mówię o niezależności wtedy, kiedy jest ten chirurg potrzebny, czy jakaś doraźna pomoc ratująca życie. Natomiast w bardzo wielu dolegliwościach, takich dysharmoniach, my naprawdę możemy sięgać samodzielnie po różnego rodzaju metody i dla mnie tą metodą, która jest efektywna, są kamertony i jest bardzo wiele instrumentów tak zwanych naturalnych, czyli nieprzetworzone dźwięki. Poza tym produkuję muzykę elektroniczną, ale to już jest kompletnie inna bajka, inna przestrzeń rozrywki i chciałam podkreślić z całą mocą, że to, co nas harmonizuje, leczy, to nie jest dźwięk przetworzony. A więc to nie jest przykładowo słuchanie płyty relaksacja albo płyty ptaszki w lesie. Jeżeli ma być relaksacja, to mają być rzeczywiście absolutnie naturalne ptaszki w lesie. Jeżeli ma być relaksacja pod wpływem dźwięku, to mają to być na instrumenty naturalne. Zatem naturalne, mam na myśli nieprzetworzone dźwięki. Sami dobrze wiemy, jak chociażby wpływa dźwięk pięknego wokalu, który nie idzie przez monitory, nie jest przetwarzany przez różne wtyczki muzyczne, po prostu czysty dźwięk. Jak to wpływa na ciało? Ten dźwięk słyszymy w ciele, ciało nasze to słyszy. I ja tutaj nie mówię o tym, że wtedy, kiedy ciało wibruje, to znaczy, że ono słyszy, bo ciało może wibrować z racji dużej głośności, czyli dużej ilości decybeli. Ja tutaj mówię o wchodzeniu w rezonans komórek, wszystkich struktur naszego ciała, wtedy, kiedy my poddajemy się, czy ktoś nas poddaje oddziaływaniu dźwięków, które są współrezonansowe. Takimi dźwiękami współrezonansowymi są dźwięki, które odwzorowują przestrzeń tego matriksu, w której my się manifestujemy. A więc dźwięki makrokosmosu. Ten makrokosmos jest nazwany poprzez dźwięki planet, bo wiadomo, że to jest wszystko wielki hologram, teatr iluzji i my posługujemy się pewnymi terminami pod tytułem Księżyc, Ziemia, Słońce i tak dalej, bo to są zakresy czy określone częstotliwości. I teraz takie kamertony to oczywiście jest przybliżenie nas do tych częstotliwości, czyli częstotliwości rezonansowych. Tak naprawdę na rynku kamertonowym istnieje cała masa różnych koncepcji na temat dobrych czy złych częstotliwości. Ja się do nich w ogóle nie będę odnosić, bo dla mnie zawsze tym
jakby kryterium, czy coś jest dobre, czy niedobre na dany moment, to jest wypróbowanie tego. Tak samo jak w odniesieniu do ludzi, ja muszę posłuchać, poznać, dotknąć, nie wiem, przytulić w niektórych sytuacjach. Ja wtedy będę mogła powiedzieć, czy ta postać jest dla mnie, krótko mówiąc, konsonansowa, mówiąc językiem muzycznym, czyli ze mną rezonuje. I w związku z tym ja do dźwięku też tak samo podchodzę. Wszystkie ideologie są jakby na drugim planie, natomiast umysł potrzebuje ideologii, potrzebuje osadzenia w jakimś konstrukcie rozumowania, bo tak jest skonstruowany. Czyli umysł musi mieć podstawę do tego, żeby czynić sensownie. Po prostu. Ale jeżeli połączymy tą jakby potrzebę umysłu z tą prawdą, niejako z wewnątrz nas, mówimy z prawdą z serca, intuicją. Oczywiście to są wszystko też iluzoryczne programy, ale okej, to odczuwamy jako coś, co jest dla nas przyjemne, bliskie, na czym możemy się osadzić, bo jakby intuicja to jest takie hasło, gdzie my wiemy, że jesteśmy w domu, czyli nie oszukujemy siebie, takie hasło, które daje nam poczucie bezpieczeństwa w sobie. No i teraz, jeżeli mamy jakieś instrumenty, a tym instrumentem jest kamertony, są instrumentami, które właśnie przenoszą te częstotliwości matriksu, tak zwanego planetarnego. I ja tutaj już nie będę się spierać, jak wyliczone, kto wyliczył i tak dalej, aczkolwiek jest publikacja na temat matematycznego wyliczenia The Cosmic Octave i na tym jakby zakończyłam poszukiwania ideologiczne, bo jakby te poszukiwania ideologiczne są tylko takim opakowaniem dla umysłu. Dalej już jest tylko czucie. Czucie. I właśnie to czucie to jest tą magią. Czasami słuchasz kogoś, kto bardzo prawidłowo gra na pianinie, praktycznie spełnia wszystkie kryteria dobrej gry na pianinie, zdaje z piątkami, zdaje egzaminy w szkole muzycznej, ale nikt go nie chce słuchać. I kto inny przełamuje wszystkie zasady, łączy skalę nie wedle jakiegoś określonego wzorca i wszyscy chcą go słuchać. Także ten cały wątek zaczarowania dźwięku, jakby czarodziejskiego wpływu dźwięku na różnych poziomach, jest tak naprawdę wiodącą treścią we wszystkich moich wystąpieniach. Czy to będzie w związku z tworzeniem przeze mnie muzyki, osadzeniem jakichś treści niedualnych, które są najbliższe mojemu sercu, związane z tym konstruktem osobowym oczywiście. Czy to będą kamertony? Na dzień dzisiejszy kamertony znowu wysunęły się na powierzchnię, bo to jest tak, że u mnie tak się jak jest jeden temat, który się pojawia, on się wiąże z merdającym ogonkiem, jak ja to mówię, czyli jest fajnie, później on się chowa gdzieś tam, nie ma koncepcji, wyłania się inny, tak jakby jest takie falowanie. I niektórym się to nie podoba, że jest zmienność, bo znowu umysł nie znosi zmienności. Większość po prostu bohaterów tej bajki nie znosi zmienności, bo on nie może złapać i przypisać, powiedzmy, danej postaci do danej filozofii, sposobu myślenia, czy ścieżki duchowej, czy cokolwiek tam, jakąkolwiek bajkę wyciągniemy z tego. Nie lubi, bo nie czuje się bezpiecznie, bo nie ufa. No i tak to już jest, i dopiero w momencie, kiedy znikają te wszystkie przywiązania do przewodników, poszukiwanie przewodników, poszukiwanie tego, który ma rację albo nie ma racji. Jak to wszystko znika, to wtedy jesteśmy w stanie z tego
tej, że tak powiem, miski śliwek wybrać tę śliwkę, która jest dla nas najpyszniejsza. I koniec. Więc to tak tytułem wstępu, bo zawsze gdzieś tam biorę pod uwagę komentarze, które piszecie pod postami, czy jakimiś, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Biorę to pod uwagę. No, czasem zareaguję, czasem nie zareaguję, to bardzo, bardzo różnie. Natomiast teraz chciałabym tylko jeszcze skierować do osób, które są zainteresowane właśnie dźwiękopunkturą, kamertonami planetarnymi, żeby dawały mi sygnał na maila, ale nie w komentarzach, bo naprawdę tego jest za dużo, żebym ogarniała jakby wszystkie strefy, na maila, żeby mnie poinformować. Jaka tematyka interesuje? Ja wtedy będę też wiedziała, do kogo w razie czego wysłać informacje, gdyby coś więcej się działo w danym zakresie. Także nie obiecuję, że dany temat, który sobie zapiszę na liście, już natychmiast będzie przerobiony, przedstawiony, obrobiony, krótko mówiąc, bo ja chcę, żeby to było profesjonalnie jednak zrobione. Jak już temat dany podejmuję, no to ma być zgodnie z kanonem medycyny chińskiej, a nie taki przypadkowy jakiś wyplucie dwóch zdań na ten temat. Więc bardzo proszę o tego typu jakby uporządkowanie, jeśli mogę to tak nazwać. Ja bardzo często w moich wypowiedziach, jeszcze wcześniejszych, jak nagrywałam, podkreślałam, że do całości, do wszystkich zabiegów wystarczy zestaw podstawowy złożony z dwóch kamertonów Ziemi i jeden kamerton Słońca, czyli łącznie trzy kamertony. Owszem, to jest nadal aktualne. Natomiast ponieważ ja widzę, że poszerzanie terapii o jeszcze inne dźwięki, a w kontekście określonych jakby leczenia określonych struktur czy określonych tematów, to naprawdę poszerza i pogłębia efektywność. I tak przykładowo, w tym zestawie jest dźwięk Słońca i dźwięk Ziemi. Słońce, na przykład, jak my wzmacniamy kręgosłup, czy usuwamy jakieś blokady przejawiające się bólem z kręgosłupa, to oczywiście zawsze wybierzemy Słońce, bo Słońce to jest dźwięk, który łącznie razem z dźwiękiem Ziemi, bo ja zawsze stosuję technikę interwałową, czyli dwa naraz, jest interwałem zasilającym kościec. A więc to jest po prostu ściśle fizyczne oddziaływanie. Oddziaływanie danego interwału na daną strukturę. Ale jeszcze do kościca dochodzi Saturn. To jest znowu częstotliwość, która jest związana z kośćcem, ze wzmacnianiem kości. Zresztą Saturn jest wykorzystywany, ja zawsze razem z Ziemią korzystam z tych dźwięków. Saturn jest zresztą wykorzystywany w sytuacjach, kiedy chcemy uzyskać większą koncentrację na tematach, także zupełnie inne jakby wykorzystanie, ustrukturyzowanie. Saturn strukturyzuje, czyli wszystkie rozproszenia, takie tematy, gdzie ludzie narzekają, że nie mogą się zebrać do kupy tak zwanej, bo są rozproszeni. No i to wtedy oczywiście poza podstawowym oddziaływaniem Ziemi w cyklu rocznym, który już w momencie, kiedy jest rozproszenie, jeżeli weźmiemy dwie Ziemie w cyklu rocznym, czyli tak zwany sławetny OM, i jeżeli my uderzymy o wzbudzimy. Ja do wzbudzania używam kostkę jogi, która jest przykryta, która jest z przyklejonym filcem pod meble. Uderzymy tymi kamertonami i pozostaniemy w ciszy, no, w dźwięku tych kamertonów, czyli jednego dźwięku tak naprawdę, to po kilku wzbudzeniach uzyskujemy stan takiej konsolidacji, takiego osadzenia w siatce. Osadzenia, uziemienia. Uziemienie to jest osadzenie w matriksie, osadzenie w 3D. I właśnie
Cały czas tutaj chodzi o to, żeby osadzić się w siatce reprezentującej to życie. Czyli to takie odczucie, że jestem w domu, jestem w ciele. Jeżeli się mówi, jestem w ciele swoim, czuję swoje ciało, to znaczy, że jestem osadzona w siatce elektromagnetycznej, która ma swoje parametry i operacyjność wszystkich programów, które stwarzają to życie, nie jest dysfunkcyjna, tylko jest taka, jaka jest, bez nadmiernego cierpienia. Więc to ja zawsze podkreślam, że bardzo wiele jest ideologii, które są jakby takie porozrzucane i później jak my staramy się to połączyć ze sobą, no to wychodzi jakiś po prostu jeden wielki bałagan. Ja zawsze miałam takie tendencje ustrukturyzowania inżynieryjnego, informatyczno-inżynieryjnego, także stąd tutaj widzicie, że ja mam bardzo dużo odniesień takich tak zwanych duchowych do właśnie tej przestrzeni bardzo namacalnej, fizycznej. No więc wracając, jeżeli my te dwa dźwięki sobie zastosujemy przy uszach, i jeszcze do tego może uruchomimy swoje buczenie, czyli starając się wpisać w to, ale bez napięcia, żeby nie myśleć, ojejku, nie udało mi się, nie mam głosu. Ty nie musisz, każdy ma głos, tylko że mamy głosy nierozćwiczone. Ci, którzy używają wokalu w swojej pracy, w swojej twórczości, wiadomo, że ten głos ćwiczą, więc on jest przyjemny i gładki. Ale pamiętajmy o tym, że samo rozruszanie głosu to już jest strojenie ciała. Bo wszystkie te chropowatości to jest właśnie jakby obraz dysharmonii w naszym ciele. No, więc nie przywiązujmy się specjalnie do tego, że ktoś lepiej śpiewa, tylko stosujmy swój, jak ja to mówię, wyjmij stary rower z piwnicy i zacznij na nim jeździć i go naoliwisz i będziesz na nim świetnie śmigał. A nie patrz w internecie, że ktoś inny ma rower, który potrafi latać, no i wtedy jest poczucie, Boże, znowu jest niedobór, znowu jaki ja jestem biedny. Także bierz to w swoje ręce, co możesz na dany moment wziąć i z czego możesz zrobić brylant, bo masz brylanty, szczególnie masz każdy z Was ma potencjał, pełen potencjał, żeby być szczęśliwym i zdrowym, naprawdę. Być i to dosłownie mówię, być szczęśliwym i zdrowym. W obrębie pewnych uwarunkowań, w obrębie konstruktu osobowego, w obrębie pewnych operacyjnych programów, które przyczyniają się do tej, a nie innej manifestacji osobowej. O tak, tak bym to ujęła. Także począwszy od tego właśnie, jak jest to rozproszenie, niepokój, bo wraz z rozproszeniem pojawia się niepokój. Pojawia się brak poczucia właśnie ugruntowania, nie mogę złapać, o co mi chodzi, czuję się niebezpiecznie, tak? Nie ma poczucia bezpieczeństwa, a wraz z poczuciem bezpieczeństwa pojawia się takie ogarnięcie myślowe i wtedy pozwalamy sobie niejako usłyszeć tak zwany głos wewnętrzny, no oczywiście głos programowy, no nie oszukujmy się, ale to jest piękne. Te głosy wewnętrzne, czyli do czego jesteśmy stworzeni, czyli innymi słowy, w jaki sposób harmonijny możemy się manifestować. Słów możemy bardzo różnych używać. Bierzmy te, które są dla nas wygodne i nie budzą wątpliwości. Więc jak ja tutaj już przywołałam tego kolesia, co tutaj koło mnie główka stoi, są dwa takie punkty. Jeden punkt między tai i yang to jest punkt międzybrwiowy. Ludzie to nazywają trzecie oko.
Ja już nie chcę tutaj łączyć jakichś treści ezoterycznych, bo po prostu zrobi się już straszny miszmasz. A więc Tai Yang jest to punkt dodatkowy, który bardzo często jest stosowany właśnie w sytuacjach, kiedy jest takie rozproszenie, lękowość, nie mogę się złapać. To jest świetny punkt. I drugi, który tutaj mamy bardzo niedaleko, to jest Dumai 24. Ja używam terminologii angielskiej, bo ona jest w większej ilości ludzi znana. Gdybym chciała polskiej, to jest GRT 24, czyli główny regulator tylny 24. I on się znajduje pół cuna, czyli pół szerokości kciuka, bo to są jednostki miary w medycynie chińskiej, nad linią włosów. No, ten kolega nie ma włosów, ale podejrzewam, że gdybym mu miała dodać włosy, to by one tutaj się gdzieś zaczynały. No i pół cuna, jego rączki, pół cuna, bo to jest wszystko, musi być symetria zachowana, znaczy musi być proporcja zachowana. Wyżej, w linii pośrodkowej ciała, czyli pół cuna, jest punkt du 24, Dumai 24, GRT 24. I ten Tai Yang to jest punkt dodatkowy. On się również jest również zlokalizowany w tej strefie kanału głównego regulatora tylnego, ale on nie należy do tego kanału. Tai Yang. I teraz, jeżeli my mamy dwa takie punkty, które oczywiście pełnią różne jeszcze inne role, ale skupmy się na tym przykładzie, o którym ja powiedziałam, bo te punkty również mogą być stosowane w bezsenności, w nadciśnieniu tętniczym, czyli jakby z grubsza ujmując, na ukojenie nerwów. Te dwa punkty możemy w ten sposób techniką interwałową na to działać. Jeden kamerton stawiamy tutaj, drugi stawiamy tutaj, oczywiście wcześniej wzbudzając. I teraz jest to łatwe, żeby zrobić sobie samemu, prawda? Tak i tak. No, bardzo łatwy dostęp. A więc dlaczego nie po pracy, czy wieczorem, czy przed snem sobie właśnie zrobić te dwa punkty? Możemy jeszcze dołożyć bardzo istotny punkt z tyłu, tak zwany Dumai 16, który jest pod guzowatością potyliczną. Tam można wyczuć zagłębienie z tyłu głowy. Może ja tutaj ten model nie jest fascynujący, bo on oczywiście możemy, mogę powiedzieć, że on jest tutaj. No ale ten model, w ogóle z tymi modelami to jest tak, że one nie odwzorowują dokładnie najczęściej tych wypukłości, które są w prawdziwym człowieku. Bo my punkty akupunkturowe naprawdę bez problemu możemy znajdywać na człowieku. Gorzej jest na modelach, bo na modelach kierujemy się tylko wyliczeniami, co nie jest zbyt dokładne. Natomiast punkty akupunkturowe są świetnie zazwyczaj wyczuwalne. I na głowie, i na kończynach. Gorzej jest z wyczuwaniem tych punktów w obrębie tułowia, ale na szczęście na tułowiu rzadziej się tutaj dotykamy, pomijając plecy, bo plecy są bardzo istotne z punktu widzenia oddziaływania na cały organizm poprzez meridian pęcherza moczowego, ale to już nie wszystko naraz. Więc jak się niektóre osoby boją, że nie trafią w punkt, to naprawdę, jeżeli się człowiek będzie praktykował wyczuwanie tych punktów, zawsze jest zagłębienie, punkt jest albo w zagłębieniu, albo pomiędzy ścięgnami, gdzieś tam jest moment, można się tam zakotwiczyć, czuje się pod palcami.
No więc to jest wszystko kwestia wprawy. Oczywiście nie wszystko jest od razu, to wiadomo. Ktoś ostatnio powiedział, no tak, ale żebyś używać kamertony, to trzeba znać medycynę chińską. No i właśnie, właśnie, i się zaczyna. No to teraz medycyna chińska, ktoś patrzy sobie, ile taka szkoła medycyny chińskiej. No minimum 2 lata, ale to pewnie jest nie za bardzo, bo medycyna chińska to jest 4 lata do 6 lat studiowania. W Japonii się studiuje 6 lat medycynę, tą właśnie chińską. Więc... No i zaczyna się. Nie, to już nie dla mnie, już jestem za stara, albo nie chce mi się, albo nie mam czasu. A tutaj jest, ja podchodzę do tego w ten sposób. Zaczekaj, zacznij od kilku punktów, wypróbujesz, zobaczysz, że wow, to czyni coś dobrego, znaczy odczuwa się to jako coś kojącego. O, no to a dlaczego, na co ja działałam? Ja teraz robię taki kurs, mam nadzieję, że on za niedługo wyjdzie. Uwolni się od bólu kręgosłupa. I może jeszcze tam plecy dorzucę, zobaczę. No to jeszcze się tak kształtuje, krótko mówiąc. No i oczywiście ja pokazuję te wszystkie rzeczy w oparciu o co my tak dobieramy, ale pokazuję to bez powodowania przerażenia. Czyli pokazuję tylko w obrębie tych kanałów, które my tutaj dotykamy, których się jakby, którymi się zajmujemy. I wtedy jeden temat, drugi temat i wtedy ojej, nowy kanał się pojawił. Już jest zapoznanie się z nowym kanałem. I ta nauka jest wtedy bardzo przyjemna, bo to jest stopniowe poszerzanie wiedzy, a nie startowanie od punktu, w którym już wiemy, że ta wiedza jest totalnie nie do przyswojenia, bo jest za duża. Przy okazji bólu, ja bym chciała taką jedną rzecz podkreślić, bo jest bardzo duża dezinformacja, szczególnie w obrębie treści wypowiadanych przez osoby zajmujące się kamertonami, że my możemy oddziaływać bardzo skutecznie na ból, przystawiając do bólu kamerton. Ja myślę, że ta skuteczność to jest coś, co my po pierwsze uzyskujemy najwyższą skuteczność, najwyższą, no ale to trzeba coś wiedzieć. Uzyskujemy poprzez punkty dystalne, czyli jeżeli jest ból, nie wiem, lędźwiowy, to my oczywiście możemy działać miejscowo, na przykład najlepiej eterycznie, eterycznie, czyli nie dotykając się, ale żeby mieć efektywność, to już musimy sięgać po punkty jak najbardziej dystalne i tak zwane lustrzane odbicia, o czym będę mówić. No i dużo ludzi już na tym jakby w oparciu o te schematy funkcjonuje bardzo dobrze w kręgu głównie akupunkturowym. A więc my możemy dokładnie to samo przenosić na kamertony. Możemy w związku na przykład ze swoimi nawracającymi bólami w tej strefie możemy nauczyć się przy okazji tego zakresu meridianów, znajomości meridianów, który właśnie występuje w obrębie terapii bólów kręgosłupa. Więc ja mam do tego taki właśnie stosunek i zawsze staram się, aby to było bardzo praktyczne, także bardzo przejrzyste. Ja z biegiem czasu widzę, że widząc moje własne takie te cegły, te wysokie schody, które zestawiałam zawsze, od zawsze, bo ja zawsze zaczynałam od najwyższego stopnia trudności, po czym załamywałam się, że to jest w ogóle nie dla mnie, że jestem głupol, no i później znowu się podnosiłam. I teraz jakby we mnie wypracowała się taka metoda również pracy z samą sobą, wykonywania jakichś zadań, zaraz, stopniowo, najpierw zrób to spokojnie. Tu nie ma co się z czymś spieszyć, to ma być tylko i wyłącznie przyjemność. Generalnie rzecz biorąc, ja mam taką jakby obserwację już na wszystkich polach. Jeżeli coś robisz tylko z myślą o
jakimś wyniku końcowym, który musisz uzyskać, nie wiem, wydajność pracy, pieniądze i tak dalej, to zapomnij o tym, żeby to było, wynik tej pracy był fascynujący. To jest tak jak malarz, na pewno malarze, jeżeli ktoś mnie słucha, malujący czy tworzący muzykę, jeżeli ma zamówienie, żeby coś wymalować konkretnego, a jemu w ogóle to nie idzie. I jeszcze do tego ma narzuconych dużo konkretnych jakby oczekiwań, to ten obraz nie będzie miał polotu w ogóle. On będzie po prostu no, wygenerowanym obrazem na życzenie. To można i sztuczną inteligencją wygenerować wszystko już teraz. Ale ta sztuczna inteligencja nie wygeneruje tego czegoś. I mój zachwyt na temat możliwości technicznych sztuczną inteligencją wynika z tego, że możemy ją jako rozumni, jako rozumne postaci wykorzystać do swoich celów, ale nie zastąpić nią siebie. I to jest bardzo duża różnica, bo wtedy możliwości porządkujące sztucznej inteligencji, czyli to jest taka sekretarka dyrektora, ale sekretarka, która nie przejmuje za dyrektora decyzyjności, pomysłów i w ogóle rozwiązywania spraw. To jest różnica. A więc kreacja, na każdym kroku kreacja i ja podkreślam merdanie ogonkiem, bo to jest takie najbardziej zabawne, wtedy nie wprowadza się takiej strasznej powagi do tego, co my robimy, a właśnie o to chodzi, żeby tej dziecięcości jak najwięcej nam pozostało, albo żeby wskrzesić tę dziecięcość, która już jest osadzona o umiejętności poruszania się w przestrzeni Matrixu. Tak więc zachęcam jak najbardziej do tego, żeby zacząć patrzeć inaczej i jestem jak najdalsza od tego, żeby komukolwiek wtryniać i usilnie przekonywać, że coś, metoda jest skuteczna i ja ci tutaj udowodnię, bo to w ogóle wtedy nie idzie. Czy chcemy się razem bawić w to? I to jest podstawa w ogóle. Czy mamy razem zajawkę? To jest tak jak tworzenie wspólnie jakiegoś projektu. Ja najczęściej nie potrafiłam wspólnie tworzyć jakiejś koncepcji, bo wychodziło w kilku moich sytuacjach życiowych jeszcze dawno, dawno, że zajawkę tylko ja mam i tylko mi merda ogonek, a cała reszta chętnych, którym na początku było też, wydawało się, że konceptualni byli, tam tylko ogonek merda do wizualizacji efektów finansowych, nic więcej. No więc taka współpraca już w ogóle nie ma sensu, kompletnie. Po prostu to nie wychodzi. Wszyscy chcieliby robić miliony, ale gdzieś tam najważniejsze jest nie te miliony. Miliony są wtórne. Najważniejsze jest to, czy ci melda ogonek, czy ci nie melda. Czy budzisz się rano i już jest myśl, o to zrobię i to odpalę, albo nie możesz iść spać, bo jeszcze to musisz zrobić, bo jeszcze to jest takie ciekawe. To jest podstawa sukcesu, tak naprawdę. I tego nikt ci nie da, tego nikt ci nie wyzwoli określonymi technikami, jak jest obiecywane, otworzę ci bramę Oriona, różne wróżki, cymbuszki opowiadają różne takie rzeczy. Jeżeli uderzysz w częstotliwość Boga, o, jeszcze częstotliwość Boga, bo teraz też są kamertony będące częstotliwością Boga, jeżeli ktoś nie wie. Albo częstotliwością DNA, to też jest hit, hicior po prostu nad hiciory. Dobra, ja na dzisiaj już kończę tą moją rozszerzoną pogadankę i bardzo dziękuję moim darczyńcom, którzy stawiają mi czasem kawę wirtualną, czyli po prostu dostaję jakieś pieniążki do portmonetki na moje konto i to jest bardzo wzmacniające. Wiadomo, żyjemy w przestrzeni, gdzie ten pieniądz istnieje, więc jest on istotny. Pozdrawiam, przytulam i dużo wytrwałości. Do następnego razu.